Witam was serdecznie w kolejnym odcinku serii God of War 4 na maksymalnym poziomie trudności, jaki jest możliwy, czyli Bóg Wojny, chyba że jak ktoś woli angielską wersję God of War modę i gra na 100%. Moi drodzy, tutaj skończyliśmy w następnym odcinku. Zajmowaliśmy się w poprzednim odcinku, właśnie w poprzednim materiale, eksplorowaniem tutaj tych specjalnych, jakichś ciekawych znaczników tutaj. Nasz główny cel jest tu, ale teraz sobie podróżowaliśmy właśnie w poprzednim odcinku. Odkryliśmy właśnie, dowiedzieliśmy się, że są tutaj jakieś misje poboczne w tym całym rejonie. I tutaj sobie zwiedzałem, już tutaj się natknąłem na jakiś fioletowy znacznik. Tu byli bardzo ciężsi przeciwnicy. Na pewno gra nam później umożliwi podróżowanie pomiędzy tymi lokacjami, które już byliśmy. Także ja już sobie naprawdę tych gości podarowałem, bo oni mieli na strzał. Oni w ogóle byli naprawdę dokokrzeni. I jesteśmy w kolejnej, w żelaznej coś. Zaraz zobaczymy, gdzie to za lokacja. Żelazna Zatoka. I tu też niestety jest kolorowo. Są goście, którzy mnie tutaj na strzał ładują. Przeczytaj, Arteus. Dobra, spróbuję to jakoś ogarnąć. Tutaj macie, to czytałem w poprzednim odcinku, paleniska. Ja pierdolę, jakie to jest silne. Nie wiem, jak ja to przejdę teraz. Wiecie, to jest miejsce poboczne. To nie kieruje nas tutaj misja. Także możemy sobie darować. Ale spróbujemy sobie jakieś te do tej 10 minut. Jeżeli do 10 minut nie przejdę tego, chłopcze, to po prostu będziemy sobie darować. Dobra. Ja pierdolę, jak to jest ciężkie. Chyba spróbuję się ładować teraz. Dobra, spróbujemy coś na atak. O, wycofaj się! Oj, właśnie. Muszę poczekać, może nie będę zdejmował, słuchajcie, gardy. Może te zatrute pawy ich wykończą, tych gości. Podejście drugie, albo i trzecie. Chłopcze. Fejkia. Brawa mnie. Dobra, kontra. Chyba to jest chujowe, że to gówno nas pruje. Ojcze pomocy! Nie mogę się uwolnić! Sam muszę. Wow. Dobra, jakoś się udało. Arteus jest niezbędny do walki. Nie będzie mógł ci pomagać, dopóki nie dołączysz do... Dobra, jakoś udało mu się ogarnąć. Do widzenia panu. Chyba ciężko będzie teraz. Ja pierdolę, nie wiem co to jest za atak w ogóle tego przeciwnika latającego. Ja pierdolę. No i się zaczęło znowu. Znowu nie możemy przejść.
spróbujmy jeszcze raz. Żelazna zatoka. Chłopcze. Może tutaj spróbujemy. Może teraz tutaj zaatakuję tym całym atakiem. Kurwa. Wow, to było dobre. Ja pierdolę, oni mają jeden atak, który rozwala na jednym strzał. Bo jeszcze 5 minut zabawy w tym miejscu. Jak nie, to zrobię cięcie albo spróbuję stąd spadać. Chłopcze. Tak jest. Najgorsze są właśnie te. Nie no, spróbujemy ich atakować najwyżej. Nieźle. Ja, oni mi nawet nie pozwolili wykonać tego ataku. Tego ciężkiego, tego zamrażającego, nie? Po otrzymaniu śmiertelnego ciosu zbóje wybuchują. Wymuchają w chmurze trucizny. Dziwne. Tu, chłopcze. Tak jest. No jeszcze raz spróbuję. Kwejkia. Ja pierdolę, ja nie wiem, co to jest w ogóle za atak. Ja nie wiem, jak tu w ogóle uniknąć tego wybuchu, jakiegoś blasku. Cholera wie, co to jest. Chyba, że to ten z fioletowym paskiem, on taki mądry. Mi się wydaje, że bo te zwykłe, z takim zwykłym paskiem, to oni jak wybuchają, to mi żadnych chłopcze tych nie robi. A ten fioletowy. Spróbujemy tego fioletowego wykończyć. Dobra. 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 Unik. Wow, 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 wow. Wow, unik. Zaraz będzie. Oj, nie wierzę. Ja. Znowu się straciliśmy, moi drodzy. Pancerz Arteusa może ulepszyć, aby zwiększać jego skuteczność w walce. Okej. Zbuję hel, co już nie przeczytałem. Zacięliśmy się, moi drodzy. Chyba ostatni raz spróbuję. Tak jest. Na nagraniu. Fejkia. Ja pierdolę, dobra, nie ma sensu, ja muszę jakoś to ogarnąć, tą walkę, także widzimy się po cięciu, jak ja cokolwiek tutaj zdziałam, bo coś kurwa jest nie tak, a jak nie, to po prostu wycofamy się, bo to nie jest nasz cel głównej misji, także no zobaczymy, widzimy się po cięciu, jak spróbuję coś ogarnąć. Chłopcze. Tak jest. Fejkia. Uważaj!
Dobra, moi drodzy, wycofuję się stąd, ja nie mam w ogóle jakichkolwiek szans. Ci goście latający, oni jednym jakimś strzałem, jakimś błyskiem po prostu rozwalają was na strzał. Na dodatek w pewnym momencie zauważyłem, słuchajcie, że wszyscy mają fioletowy pasek. Jak ja mam to przejść? Jak wszyscy są to kokrzeni, kurwa, na maksa. Nie, po prostu nie mam z nimi szans. Wycofujemy się. Gra nam jeszcze umożliwi tutaj po prostu dojść do tego momentu. Ja, słuchajcie, wymiękam. To, kurwa, było dramat. Tamto miejsce. Dobrze, że to jest tylko opcjonalne wejście. I tak będziemy tutaj musieli kiedy przyjść, ale przyjdę tu, jeżeli będę miał dosyć mocny ekwipunek. No oni mają te wielkie gówna, te zmory całe, bo to tak się nazywa, to jednym strzałem po prostu może was powalić w każdym momencie. Także to zupełnie nie miało jakiegokolwiek sensu. Spieprzamy stąd w takim bądź razie. Dobra, tam jeszcze chyba coś jeszcze może być. Jezus, masakra była. Powiem wam szczerze, że dramat. Jednym błyskiem po prostu was gość rozwalał, nie? A ja bym taki... Tutaj można wejść. Ja bym taki zadowolony, słuchajcie. Bo już mi całkiem nieźle idzie, ale no... Są momenty właśnie jak tymi gościami. To jest częściowo gra otwarta, z otwartym światem. I będzie taki moment, że trzeba będzie tutaj wrócić. Tutaj niestety też nie mogę przejść, nie wiem czemu. Dziwne, powiem wam, te miejsca. Niby są na tym znajdźki, na tych statkach, słuchajcie, a nie mogę tutaj wejść. A tu jest jakiś znacznik bodajże. Oglądajmy się czasami nad morzem, czy czasami nie ma jakiegoś... Nie ma jakiegoś... jakiejś beczki. Tutaj jest jakiś... jakaś aktualizacja. Usuń z kompasu. Wyspa śmierci. O, to też zajebiście brzmi. Nie ma co. Dobra. Zacumujmy tutaj. Mam nadzieję, że tu będę miał jakieś szanse z kimś. Ukryty obszar. Wyspa śmierci. Ciekawe, co to za miejsce. Dodatkowe srebro, fajnie. 14 tysięcy, ładnie. No mówię, no na tamtych przeciwników no nie miałem szans. No w ogóle żadnych ruchów nie mogłem wykonać. Jakieś gówno latające zrobiło jakiś błysk, to byłem już na glebę. A w tym momencie wtedy tam zauważyłem, że wszyscy mieli fioletowy pasek. To już fioletowe paski mają nas na raz, na strzał. Nieważne, jaki przeciwnik. Że nie było sensu. Wiecie co, poczekam chwilę. Jest tam coś? Mogę wejść na górę. O! Mi się wydaje, czy ten wąż cały on... On dziwnie zasnął. Ciekawe. Dobra, tutaj mogę przejść? Tu nie mogę, ale mogę tam na górę. Zobaczmy, co tutaj mamy. O Jezus, kolejne miejsce walki na 100%. Tu sobie tylko monety pozbieram, ale wątpię, czy cokolwiek będę miał z tym szansę tutaj. Pewnie jakiś kolejny rozjebany przeciwnik. Pozbieram sobie tylko tu asortyment. Kolejne życie. Na pewno, tu jest jakaś walka, definitywnie. Tylko czy będę z nią, będę w stanie walczyć tutaj, czy nie? To jest pytanie. Tam znowu lata ten cały jakiś magiczny coś. Chyba tam jakoś nie wskoczę, dziwne. Dobra, nic, spróbujmy, tutaj mamy coś. Obrośnięte, coś tu pilnuje czegoś. Na pewno, jakiś stwór. Albo jakaś grona stworów. Dobra, spróbujemy, czy tutaj damy radę. Ale bądźmy czujni. To będzie jakiś atak znowu. No wiedziałem. O, też wszyscy fioletowi. O, będzie ciekawo. Walą jakimś gównem. Ładnie. Wow. To widzę. Oj, no jeden strzał mi mają. Kolejni goście. Ale tych chyba mogę jakoś pokonać, bo już jednego załatwiłem. Wystarczy, że będziemy trzymać gardę i nie damy się uderzyć. Widzicie, to jest najgorsze na razie poziomie ekwipunku. Przeciwnicy z fioletowymi paskami niestety mają mas na jeden strzał. Nic, kurwa, z tym nie zrobimy. Dobra, wejdziemy na górę.
Ciężko, ciężko. Zaczyna się robić. Ale strzały Arteusa są dosyć skuteczne na tych gości. Tu, chłopcze. Dobra, wycofajmy się tutaj. I bądźmy ostrożni. Dobra, wal do nich. Do widzenia panom. Nie jestem gotów. Oni tylko walą. Słuchajcie. Dobra, teraz. Ładnie. Niewiele im brakuje, żeby... Dobra, blokuj. Kurwa mać. Ładnie. Cały czas trzymam gardę, słuchajcie, bo oni mają mniej na strzał. Kurwa, bolesne ciosy zadają. Każę Arturusowi, słuchajcie, walczyć. Kurwa, oni cały czas atakują jakimś gównem. O, niech mu się naładuje pasek. O, widzicie, kurczę, chciałem się skulić, słuchajcie. I jedna kula mi rozwaliła. Ale to jest do przejścia, jest tutaj do przejścia. To akurat, ten akurat znacznik. Wystarczy tylko jakoś się w miarę ogarnąć. Dobra, próbujemy jeszcze raz. W takim bądź razie. Tam coś mogę zastrzelić? Nie. Dobra, no spróbujemy jakoś to ogarnąć. No może się jakoś uda. Oni cały czas miotają tymi kulami. To też można przejść, powiem wam później, ale na razie spróbujemy. Chłopcze. Tak jest. Fejkia. Może tutaj po prostu będziemy atakować. Kolejny wpis. Paleniska, dobra, to akurat czytałem. To jest dobre miejsce tutaj. A tamten mnie atakuje ogólnie. Ładnie. Dobra, tu jest dobre miejsce, powiem wam, na ataki. Wow, myślałem, że mnie trafi. Dobra, atak. Atakuj go. Kurczę, nie mogę trafić tamtego gościa. Cwaniak się ukrywa dosyć skrzętnie. Ładnie. Dobra, jeden załatwiony. Teraz tutaj jakoś ich... Dobra. Mogę już ruszać. Spróbujemy ich zaatakować energią. O, to nie był dobry pomysł. To nie był dobry pomysł. Kurczę. Ale dobra, odkryliśmy jakiś sposób, żeby wejść. Po prostu musimy wejść po prostu w tą szczelinę po prawej stronie. I tam się jakoś uda to ogarnąć. Ale tak, to jest ciężko. Dobra, jeszcze raz. Nie jest, widzę, ciężki przeciwnik, wymagający. Spróbuję to nagranie teraz jeszcze ostatni raz zrobić, a jak nie, to poza nagraniem. Chłopcze. Dobra, najlepiej, tak najlepiej tu się trzymać, to jest zajebista obrona. Dobra.
Dobra, ja będę najpierw atakował tamtego. No, 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 dajesz, dajesz, dajesz. Przepraszam, nie mogę. Powiedz kiedy? Teraz. Też sobie barierę zrobił. O, tutaj niestety przedzierają się do mnie. Aj, nie mogę w niego teraz trafić. Ładnie. A, ale mu rozwaliłem tą barierę. Dobra, ładnie. Cały czas trzeba wyczuć moment, żeby tutaj zaatakować. Trzeba naprawdę wyczuć moment. O! To nie był dobry pomysł, ale jakoś nie wiem jakim cudem udało mi się uniknąć. Blokuj. Dobra, może spróbujemy jakiś podejść. Kurwa mać. Oj. Dobra. Widzimy się po cięciu, jak ogarnę. Jak to miejsce ogarnąć. Ale będzie ciężko, już to widzę. Widzimy się po cięciu. Gotowy.
No i moi drodzy, da radę. Kto to do mnie powiedział? I doskonale was słyszy, no nie wstydźcie się. A tylko poczekaj, ziomoś. Udało mi się jakoś podcwaniaczyć, przepraszam, jest późno. W walce z tymi gościami. Jakoś się udało, choć byłem na strzał, bo wszyscy mieli fioletowe znaczniki. Fragment łuku węża światła, wow. Fajnie, ale powiem wam szczerze, że są miejsca, gdzie naprawdę nie mamy szans, jak w poprzednim materiale. Dobra, ja sobie włączę licznik, wybaczcie mi. Ale naprawdę się konkretnie działo to ostatnio. Dobra, tutaj życie mi raczej niepotrzebne. Przemówił do nas jakiś duch. Zaraz do niego podejdziemy. Zaraz tylko zobaczę, czy wszystko wziąłem. Wszystko tutaj wziąłem. Dobra. Okej, jakiś duch. Ciekawe. Dobra, pogadajmy z tym gościem. Kim tyż jesteś? Trójkąt. Jesteś martwy? Bardzo spostrzegawczy. I nierozważny. Uważajcie z rozpalaniem tych palenisk. Sługi Sejdr i Hel oblepiają w płomienie niby chmary cien. Winniśmy wam podziękowania za uwolnienie nas z tej wodnej mogiły. Nas? Inne duchy. Jezioro Dziewięciu jest ich pełne. Większość może samodzielnie opuścić tę krainę, ale garstka szczęśliwców utknęła w Midgardzie do czasu załatwienia zaległych spraw. Może moglibyście im pomóc? Nie mamy zamiaru ci pomagać, duchu. Ach, ale już to zrobiliście. Chciałem jedynie znów ujrzeć nieboską. Żegnajcie. A, czyli uwolniliśmy tego ducha. Rękojeść wszechstronnego wojownika. Zwiększa przedmiot rękojeść topora. Wow! Wow, zniknął. Zwiększa siłę, obronę i szczęście. Ulepsz, aby zwiększyć dodatkowe statystyki. Wyświetl. Wow, zrobiliśmy dodatkowe umocnienie do naszego lewiatana. Super sprawa. I zwróćcie uwagę, że dostajemy dodatkową siłę. Plus 1. Obronę plus 2. I szczęście plus 1. Plus 2. Bardzo ładnie. Rękojeść wszechstronnego wojownika. Siła, obrona, szczęście. Fajnie. Wziąłem sobie tą rękojeść, bo tutaj ta zwykła to raczej nic nam nie dawała. Widzicie? To tam właśnie w prawym dolnym nogu, że są same spadki. Także fajnie. Podoba mi się to. No i wzór. Teraz mamy lepszą rękojeść broni. Także super sprawa. Zbłąkane duchy, niedokończone sprawy, uwolnione duchy 1 z 4. Przytrzymaj, aby coś tam. Bo to będę miał pewnie w informacjach gdzieś. Cele. Ukończone, oznaczone drzewa. Jest, zabłąkane duchy. Niedokończone sprawy. Rozpal paleniska i porozmawiaj z duchami wokół Jeziora Dziewięciu. Zbadaj wyspy. No ale to nie jest takie łatwe, powiem szczerze. Uwolnij duchu 1 z 4. Zwykła rękojeść. Jedna sztuka wypraczonych szczątków. No ale z tamtymi gościami nie mam szans, także ja tam wrócę w innym materiale, kiedy będę miał lepszy ekwipunek. Szkoda, że tutaj nie mogę tego uwolnić sobie. To jest definitywnie jakaś ta. Będę musiał pamiętać, że tu jest jakaś skrzynia. Tutaj chyba nic więcej nie znajdziemy. Po prostu oglądajmy się jeszcze w dół, czy coś jest. Tutaj nic nie ma. Tutaj się po prostu wrócimy. Dobra. Tu nic nie zrobimy. Dobra, w takim razie wycofujemy się. I spróbujemy popłynąć może do innego znacznika. Takie dwa odcinki może sobie poświęcimy na misje poboczne. A w następnym odcinku po prostu będziemy ruszać już misjami fabularnymi. To będzie najlepszy sposób. Bawcie na mapie, czy gdzieś mamy. Tutaj widzicie statystyki broni. Siła 25. I rękoje wszechstronnego wojownika jest na dole. Dodatkowa siła, ręczność, obrona. Szczęście i obrona. No w końcu nam te statystyki w końcu wzrastają. Jest dobrze. Przydałby się kowal. Może powinniśmy się rozejrzeć za resztą duchów. Co ci mówiłem o rozpraszaniu się?
ale one potrzebują pomocy. To tylko duchy, chłopcze. Nie żyją, niczego nie potrzebują. Tylko chcą. Ale nie chcę ich tak zostawić. Przyzwyczaisz się do tego. Mama na pewno by im pomogła. Mówiłeś coś, chłopcze? Nie, nic. I bardzo dobrze. Mówiłeś coś, chłopcze? No, taka sprawa, ale ja chciałbym ich uwolnić, ale nie mam za bardzo ekwipunku zdolnego na ich uwalnianie. To był ostatni, słuchajcie, znacznik. Jest jeszcze tutaj coś. Niedokończone sprawy. Kolejny duch. I tutaj też kolejny duch, ale ja nie wiem, czy ja dam radę. Dobra, słuchajcie, tutaj sobie spróbuję popłynąć. Przejdź do dziennika. To czytałem. O nie, czekajcie. Była tam informacja, co możemy zdobyć w nagrodę. Mapa. Także jeszcze raz przejdź do dziennika. Nagroda to zwykła rękojeść, jedna z tego wypaczonych szczątków. Ale dodatkowe punkty XP. Powiem szczerze. Sprawdźmy umiejętności, czy coś, na coś mnie stać fajnego. Powiem wam, że tak. Coś mnie tutaj stać, tylko na co po prostu, aby wykonać. Lub... Powiem wam, że może tą spartańską moc byśmy wykorzystali w końcu. Cały czas się zastanawiam, jakie tutaj wziąć umiejętności, słuchajcie, cały czas sobie czytam. Może weźmy sobie to, w trybie spartańskiego szału, przytrzymaj R1, aby wykonać potężny atak, który odrzuci wrogów albo nie, słuchajcie. Ataki eksperckie. Kiedy Atreus dusi wroga, możesz wykonać kombinację ruchów, jeśli Kratos trafi tego przeciwnika z daleka. No właśnie Kratos, to znaczy Arteusa może byśmy teraz zainwestowali. Kiedy Atreus dusi wroga, może wykonać kombinację ruchów, jeśli Kratos trafi tego przeciwnika z daleka. Czemu by nie? Okej, okay, mamy nową zdolność. Może być. Właśnie tego Atreusa przydałoby się właśnie dokoksić trochę. Dobra, wiecie co? Pójdziemy jeszcze na tego na uwolnienie jeszcze jednego ducha. On jest w tym miejscu. Ja sobie go oznaczę na mapie. Tylko jak tu się oznacza? Niedokończone sprawy. Czekajcie. Śledź X, tak jest. Dobra. Świata jest nawet tu. Mówiłem, że jest wielki. Gdzie? No jest wielki, jest. Nie ma co się kłócić. Chyba może miałem ciąć odcinek, ale może pokażę wam tą drogę. Dużo mamy też tego srebra. Jak mówiłem, warto... Tu jest ten wąż nawet. Ja pierdykam. Byśmy mieli z nim walczyć, to by było gorąco. No, zobaczmy sobie tutaj, co mamy. Tutaj powinny gdzieś być te duchy. Wow. Naprawdę epicko to wygląda, ale dosyć tak mrocznie. No, tam mamy kolejną przystań. Tu jakiś symbol. Ale Atreus nigdy nam nie chce powiedzieć o tym symbolu. Dobra, spróbujemy nawrócić. Uderzmy na tą przystań tam. Chyba przystań, nie jestem pewny. Prawdopodobnie tak. Dobra. Ale tutaj też nie mamy szans. Tutaj nawet szans nie mamy. Jak już widzę tego trauka z tym czerwonym młotem, to już będzie ciepło. Zapomniana jaskinia. Nie. Uhuhu. Przygotuj się, chłopcze. Dobra, ładnie. Dobra, jednego załatwiłem. Tylko ten gościu będzie miał mnie na
szał. Ale jeden, powinniśmy dać radę. Wow. To nie był dobry pomysł. Dobra. Spartański szał powinien mi się zaraz załadować. Kurczę, spróbowałbym na tym przeciwniku za ten cios kata wykonać. Spróbujmy. Raz. Dwa. O, nie trafiłem! Wow, to było bardzo ryzykowne. Dobra, ładnie. Ale dostał. Dobra, chwilowo mam spartański szał, ale nie wiem, czy to wykorzystywać. Kurwa, leczył się. No to śmietnik. Dobra, nie jest chyba jakiś wymagający. No, to było dobre. Nie, te ciosy są zajebiste, powiem wam. Ten cios kata. Ładnie. Ale dostał. O! No tak pięknie szło na samym końcu. Mnie załatwił. Ale nie jest aż taki. Nie jest aż taki ciężki. Ulepszenie lewiatany, aby na stałe zwiększyć siłę. Okej, kolejna podpowiedź. Obserwuj otoczenie. Dobra, zajmijmy się najpierw tym gościem. Skup się, chłopcze. Dobra, ogłuszenie. Bingo. Dobra. Ale dostał, dobra. Teraz tylko, żeby nie dostać od niego. Nie chcę mi się tej spartańskiej furii, słuchajcie, marnować. Dobra, to było dobre. O, ale dostał, ładnie. Nie leczymy się, pedale. Dobra. Ładnie. Wow, dobra. Jeszcze jeden cios. Kurczę, te czasami... Bardzo nie Gardeus. Oj, wyleczył się, no nie wierzę. Ładnie. Aj, wykurwiaj stąd. Bardzo ładnie. Skup się bardziej. No i tym samym, słuchajcie, oszczędziliśmy tę całą spartańską furię. Zapewne chcesz je rozpalić. Mogę? Dobra, spróbujmy tego ducha tam. Słuchajcie. Uwolnić. Popatrz. Tak jest. Mam nadzieję, że nikt nas tutaj nie zaatakuje. Kwejkia. Fragment łuku węża. O nie. Niestety mamy towarzystwo. Wow. Panowie się przebijają przez tarczę. Myślę, czy tą spartańską furię użyć. Wow. Spróbujemy tą furię. Nie
Dobra, udało się. To nie twoja sprawa. Oj, 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 oj. Oj. Znając życie, będę musiał od nowa próbować, nawet z tamtymi gościami. Chyba, że mi się zapisze po tej walce z tym wielkim traugiem, który się przebijał przez obronę. Zaraz zobaczymy. Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Hej, kolejne palenisko. Zapewne chcesz. Dobra, udało się zapisać. Ale poczekajmy, weźmy sobie może na górę. Może coś tam na górze znajdziemy fajnego. Wow. Coś tu jest ciekawego. Kolejny artefakt. Bardzo fajnie. Mamy taką skrzynię zabezpieczoną jakąś magią. Ciekawe. O, udało się nam to otworzyć. Ej, to część szyfru runicznego. Zdobyto części szyfru czegoś tam i punkty XP. Znaleziono części szyfru Muskiemu. Kolejne, słuchajcie, jakieś tam zadania poboczne. W tej grze jest tego multum po prostu. Mi się wydaje, że to naprawdę będzie kozacka seria i bardzo długa. Tu mamy kolejnego kruka, ale oczywiście nie mogę go. A, udało się. Oczy Odyna. Zabite kruki Odyna 6 z 51. Bardzo ładnie. Dobra, teraz chyba możemy stoczyć walkę z tymi gośćmi. Fajnie, że się gra zapisała ogólnie. Po tym jak wykończyliśmy tego silnego. Tylko, że oni są cholernie twardzi. Niestety. Nie wiem, czy raz mnie mają na strzał, raz nie. Tak jest. Ciężko wykminić. Dobra. Próbujmy z nimi zawalczyć. O, to było dobre. Przebił się przez tarczę. No mamy? Tylko dwóch. No, ale nie zawsze się przebijają przez tą tarczę, z tego co zauważyłem. Kurczę, nie wiem kiedy zaatakować, żeby nie dostać. O! I widzicie, w pewnym momencie przebił się przez tarczę i... Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Fajnie, że te elementy, które zdobywamy, tutaj się zapisują, a nie to, co na przykład w Agonii, jak grałem. Po otrzymaniu śmiertelnego już nie przeczytałem, nie zdążyłem przydać. Tak, zapisała mi się... zapomniane jaskinie. Dobra. No przeczytaj to. Tu, chłopcze. Ciekawe, czy tamtą skrzynię też będę mógł otworzyć. Dobra, tą skrzynię też otworzymy, ale to już może jak zginiemy albo nie. Wow, wow, wow. Ładnie. Dobra, pora się zabawić. Może uda mi się. Dobra, ładnie to. Wow. Dobra, został nam tylko jeden. Teraz spróbuję go.
Na razie się do nas nie zbliża, ale jest dosłownie naprawdę silny. Nie leczy się. Spróbujemy go z ataku dystansowego zaatakować. No został tylko jeden, ale to nie będzie za łatwe. Oj Jezus, tylko jeden został. Dobra, widzimy się po cięciu, go pokonam, bo już praktycznie byłem o krok od pokonania gościa, także widzimy się po cięciu. Jest, moi drodzy, w końcu, tak jest, Arteusie. Po wielu próbach udało mi się ich pokonać, tych gości. Powiem wam szczerze, goście, którzy mają trzy fioletowe paski, to jest gorzej niż źle. Naprawdę gorzej niż źle. Ale udało nam się, słuchajcie, wyswobodzić kolejnego ducha. O dziwo. Jesteście żywi? Kolejny duch. Tak, kolejny duch. Chyba Kratos nie jest za bardzo zadowolony z tego, że uwalniamy tych duchu, te duchy. Dobra, pogadajmy z tym gościem. Witaj. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem na tych wyspach kogoś, kto nie byłby martwy czy wynaturzony. Co masz na myśli? Pustka, drogi chłopcze. Pustoszy tę ziemię, przybierając na sile z każdą zimą. Dlaczego tak się dzieje? Nie jestem pewny, ale chyba zaczęło się od przybycia węża świata i potopu, który później nastąpił. Wielu utonęło, w tym ja. A potem trupy powstały z martwych. Możemy ci jakoś pomóc? Chłopcze. Chciałem tylko znów z kimś porozmawiać. Spełniliście to życzenie. Dziękuję. Okej, kolejny duch, słuchajcie, ten. Wyzwolony, legendarny przedmiot. Mistyczne szczątki nieszczęścika, który zginął w morzu. Wykorzystywany do ulepszania rękojeści wszechstronnego wojownika. Okej, to mi się właśnie podoba w tych takich dodatkowych
misjach pobocznych, że dostajemy coraz lepszy ekwipunek. Sprawdźmy. Zbłąkany duszy, niedokończone sprawy. 2 z 4, ale powiem wam, że na 2 kolejne to musicie mieć naprawdę wykokszony sprzęt. Ja się nie podejmuję na razie. Udało się. No i fajnie, powiem wam szczerze. Czy coś... Czy coś jeszcze w menu dostałem? Chyba już nie. 1000. Wow, słuchajcie, dostałem dużo punktów umiejętności. Mam znowu... Znowu mogę sobie coś wykorzystać, powiem wam szczerze. Ale to zrobię później. To zrobię już poza nagraniem. Znaczy powiem wam, co wybiorę sobie poza nagraniem i później już w następnym odcinku ruszymy, już ruszymy na misję, słuchajcie, fabularne. Tutaj jeszcze poza nagraniem, jak próbowałem załatwić tych pedałów tutaj, którzy mieli naprawdę byli ciężcy. Pokażę wam urywek. Znowu nie komentowałem tego momentu, ale no ciężko w takich walkach cokolwiek komentować. Rozwaliłem tu skrzynię. Żeby ją odblokować po prostu, to musieliście walić po kolei tutaj w te całe... wazone. Tutaj musicie mieć naprawdę dużo szczęścia, żeby w te całe obrotomierze jakoś trafić. I tutaj zdobyliście jabłko Yunei, czy coś w tym stylu, które wam zwiększa pasek zdrowia. My zdobyliśmy, przypominam, 2 z 3, czyli gdzieś tutaj jeszcze w oddali kryje się jeszcze jedno jabłko, żeby nam powiększyć pasek zdrowia. Ale tutaj już zrobiliśmy wszystko, słuchajcie. Zobaczmy sobie jeszcze tylko mapę, jak to wygląda. Tak jest, no na następne punkty niestety nie kieruję się, nie mam zamiaru po prostu, bo jest naprawdę tutaj ciężko. Pójdę gdzieś dalej, gdzie mnie kieruje misja fabularna, sprawdź dziennik, droga w kierunku gór, rozsypać prochy, tak jest, przybądź do domu. I to zrobimy, że mamy tu nie ma. Właśnie, to spróbujemy, zrobimy już w następnym odcinku. Tutaj w 2 odcinki właśnie poświęciliśmy typowo misjami pobocznymi. Trochę dostaliśmy nową rękojeść do broni, także nie jest źle. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że ten hardkorowy odcinek się podoba. Zapraszam do kolejnych odcinków z tej serii, jak i innych serii na moim kanale. Trzymajcie się. Na razie.